Siema, jestem Bizonaja, to jest Mad Max. W poprzednim odcinku zdobyliśmy karoserię, a teraz dla rozgrzewki idziemy zarąbać Ogara. Tam z tyłu chyba jest za mną most Golden Gate, nie jestem pewien, ale chyba tak. Ale zanim pójdziemy ubić frajera Ogara, to chciałbym ulepszyć też siebie, bo lepszy ja, lepszy wpierdol. W sensie przeciwnicy mają przerąbane wtedy, tak? Okej. Mam tu ogólnie coś takiego jak pieszczochy. Co? Pięści zadają wrogom o 20% więcej obrażeń, więc uwaga, biorę, bo troszeczkę złomu mam. Mogę mieć więcej pocisków do strzelby, do snajperki i do grzmotu? Okej, grzmot. Czy to czasem nie było coś wybuchowego? Chyba tak. Chyba nieważne, biorę to. To ulepszenie, żeby mi nosić więcej amunicji przy sobie. Tu w ogóle dostałem ulepszenie smar na ryju, w sensie na twarzy, przepraszam bardzo. Tylko że jednak wolę tę w taką dłuższą fryzurę i dłuższą brodę. Więc muszę poczekać, aż dostanę smar na twarzy z dłuższą brodą i z dłuższymi włosami. Serio? Tu mam też coś takiego jak dwururka, czyli moim shotgunem już nie muszę przeładowywać, więc mojego shotguna nie muszę przeładowywać i strzela trochę szybciej dzięki temu. Także bierzemy to, zostało mi jeszcze 357 złomu. O właśnie, ulepszenie grzmotu, o właśnie, tu jest to, tylko że muszę ukończyć misję fabularną, dobra, nieważne. Jedziemy z tym frajerem, który znajduje się tutaj obok mnie. Dawaj, strzelaj z tego harpuna! Tak, myślałem, że jaki dźwięk był. Co się dzieje? Armagedon! Armagedon, John Armagedon. Tak mówiłem mu, a on miał na imię Marek. Ogólnie wyłączyłem sobie wspomaganie pojazdu, więc będzie się działo, nie? Już nie jestem wspomagany, a to oznacza, że muszę prowadzić na własną rękę. Tak przynajmniej mi się wydaje. Dawaj! Zostaw mnie! Dawaj! Muszę ulepszyć ten harpun. W sumie, skoro tak często z niego korzystam, to mógłbym to właśnie zrobić. Ile kosztuje? 300. No to dawaj! Złomu zbieram. O kurde! Wleciałem w te pociski. Chryst... Tak? Taki twardy jest? Ja cię zaraz dorwę, frajerze. Teraz mi się szybciej harpun odnawia. O, masz przerąbane. Tylko... O! No ale za daleko jestem. Puf! Ja pierdzielę! To naprawdę wygląda jak jakiś Armagedon. Armagedon... Ła! A zrzucaj to. Dawaj. Ciągnij to. No, co się dzieje? Zresztą pociągnij to. Jeszcze złomo frajer. Chryste panie, ale dostaje w pierdziel. Chodzi burza, poszukaj schronienia. Uciekaj przed burzami do obozów albo twierdz. Możesz też wjeżdżać prosto w nie, żeby szukać skrzyń, superłupów i otrzymywać duże ilości złomu. O, dziękuję bardzo. Chryste, panie, jak się wystraszyłem. Żeby dłużej przebywać w burzy, musisz ulepszyć... Kurde, o mój Boże, o, szulepetepapapa. Musi ulepszyć pancerz. Łapus, a snajper trafia. Co to kurde ma być? Zarąbiście. Wysiadaj stąd. Dawaj. O mój Boże, to umrę. Ja tu po prostu umrę. Nie, nie, wsiadaj do samochodu, do samochodu, do samochodu. Nie, spadam stąd. Wsiadaj do samochodu. Wsiadaj do samochodu, bo umrzesz. O mój Boże, jeszcze mnie uszkodzili, kurde. Chuje. Mam jakoś harpun? Chcę przynajmniej jednego rozwalić, zanim kurde oni rozwalą mnie. Dawaj, dawaj, dawaj. We frajera celuj, we frajera celuj. Panie, gdzie pan celujesz? We frajera. O, to jest ten? Gościu? Nie, to są jego drzwi. Mój Boże, co się dzieje? Nie! Nie, mój samochód! Ty kurwi synu! Oj, umarłem. Mam cię, łajzo. Ogólnie zauważyłem, że wszystko, co tu zrobiłem przed niechybną śmiercią w burzy piaskowej, czy co to w ogóle było, w burzy radiacyjnej, wszystko jest zrobione, na szczęście. Nie musiałem tego robić ponownie. Co jest fajne, tylko ktoś tu do mnie ciągle strzela. Chodź tu, kurde frajerze. Chodź tu. Gdzieś tu jest. Wyceluję w ciebie i polecisz. Dobra, jak tu widziałem coś jeszcze, gdzieś tu ktoś musi jeszcze być. O, mam cię, frajerze, wiedziałem, że jesteś. Kurde, do mnie. Tutaj ogólnie zauważyłem. Rzuca ktoś kupon? Serio, łajzo? My próbujemy casted nowy. Boom. Hiop, dawaj bigo. Cyk. Leży. O czym ja to mówiłem? Zapomniałem. Pomyliłem adres, stary. Nie chciałem cię zabić. Chyba wiem, co chciałem powiedzieć. To, że się muszę uleczyć, a po drugie tutaj są 3 na 5 czaszek w tym obozie, więc coś czuję, że
Może być ciężko tutaj przeżyć, ale już jestem na tyle stary, że już młody nie będę, więc muszę spróbować. Ja jakoś nie czuję, że więcej złomu zbieram, ale... Okej, najpierw wszystkich chcę wybić, zapraszam. A później idealny blok, proszę... Kurde, what ty porąbańcu? Ła, jak ci kurde zaraz dam. Czekaj, gdzie jesteś, frajerze? Dawaj. Ła, skupiłem się na jednym porąbańcu i nie biją. Jak zawsze, w każdym odcinku muszę przynajmniej raz dostać. Boom. O, miałem już bić się z tamtym, czy dobić go, ale widzę, że jednak ktoś chciał mnie zaatakować. Kiedy? Mu na to nie pozwoliłem. Ła, trafił mnie w końcu ten typol przed chwilą, czy nie? Nie mam pojęcia, tu się dużo dzieje. Walka jest bardzo satysfakcjonująca, nie będę udawał. Jak uda mi się skontrować to w ostatniej chwili i mu wpierdolić... to jest coś cudownego. Polecam każdemu. O poranku najlepiej. Co? Moje ulubione! Moje ulubione! Rzucaj! Jep! Udało się? Nie. Kładamy, rzucaj w to. To powinien mi rozwalić most. A, proszę bardzo, 300 IQ. Nie zawsze mi się to zdarza, warto o tym zapamiętać. Ale nie zniszczyłem insygnii. Aha, niezniszczalna jest. Ale łomem? Wtedy jest tak zniszczalna jak... Że coś, co nie jest niezniszczalne, by się zniszczyło. A nieważne, pierdzielić to. Dawaj! Bam! I się przy okazji drzwi otworzyły. Aport killem? Okej. Okay. Smacznego. Kurde, kpisz ze mnie? Jeb! O, teraz chyba go trafiłem. O, teraz siadło, czyli się da. Wszystko się da. Kiedy ty uwierzysz? O mój Boże! Spadłem gdzieś na zadupie, panie. Czy to jest kurde tego, sosnowiec? What the fuck? Dawaj, zniszcz. O, przeciwnik. O, dobranoc. Przynajmniej ty. Nie no, bez jaj, że on przeżyje. Leży. Kupą we mnie rzuca. To jest po prostu żałosne. Jak można upaść w życiu? A no można, a nawet czasem trzeba. Przynajmniej oni tak uważają. Dlatego trzeba im teraz pokazać, jak bardzo to był dla nich duży błąd, że w ogóle zeszli na złą drogę. Ja teraz muszę im pokazać. Pokazać im, czym jest ojciec w pierdolu. Ojciec w pierdolu pobłogosławi was wszystkich i zaprowadzi was do ukochanej przez was śmierci. Nie ma sprawy. Wszystko za darmo. No, możecie tam wysłać jakieś ten do kościoła świętego w pierdolu. Jakieś datki. Chętnie je przyjmę. A czy w sensie ten kościół je przyjmie oczywiście. Wcale nie ja. Aha. Okej, chciałem zadać kończący cios, ale chyba sam się skończył gościu. Dawaj mi maczugę. A nie ma czegoś lepszego? A co to jest? Przepraszam, przechodzę mutację. Po raz 50. O, insygnia śmierci. Dawaj. O kurde, ja tym uderzam. Czy ja nie maruję wytrzymałości przez to? Nie wiem, ale wyglądało to kozacko. Z taką kosą łazić, nie? Jak żnik, wiesz, przyjść i kurde, ich wszystkich wykocić. Tak. Dobra, zobaczmy, ile tak naprawdę wody daje mi... Aha. Co się dzieje? Gra mi się zbugowała? Ile tej wody dostałem? Okej, dobra, działa. Całą manierkę. The fuck? Jakby powinno... Oho. Oho. Come here, little pest. Time for the snip snip. Aha, czyli gościu wygląda dosłownie tak jak ten poprzedni, tylko że jest kolorowy. No to wbijamy. Czas, by spuścić pierdziel. Just so I can pleasure myself with your twitching corpse. Czy taka normalna walka z nim, czy raczej będzie ciężko? Bo się pojawią przeciwnicy i pułapki. Aha. Nożowiec. O mój Boże. W walce z nożowcami warto stosować mocne ciosy, by przełamać gardę i zadać obrażenia. Szarża barkiem także przebije się przez zasłonę i wystawi ich na kolejne ciosy. Tylko nie miniony, Chryste Panie. No dobra, przejdę sobie tutaj, chodź. Ej, frajerze. No dobra, lecimy. Kosimy ich, o mój Boże. Chryste Panie, to jest genialne. To jest genialne, o mój Boże. Dawaj, frajerze, gin. O kurde, uciekaj! Panie, uciekaj!
O Boże, najgorsze jest to w życiu. Co ty zrobiłeś? Co się stało? Czemu ja zastrzeliłem go? Klikłem w coś? Sam się przypalił? Nie, nie przypalił się w ogóle. Cześć. Bum, bum. Karniak nożem, dawaj, karniak no. Uciekaj, uciekaj. No, uderz mnie, uderz mnie. Spróbuj przynajmniej, frajerze, mnie uderzyć. Bum. O, karniak. Dawaj, karniaka nożem, no co jest z tobą? Jesus Christ. Dobra. Muszę go jednak od tylca próbować rąbnąć. O. Dawaj, o. O, co robiście? Czemu mnie... Bitch, szlapłeś mnie? No kurde, ta zniewaga krwi wymaga, dawaj go. Kłosom! Nie wiem, czy to się opłaca, ale... Jak mam taką opcję, to czemu by nie? Dawaj. Muszę pamiętać o tym ciosie kończącym. O, gościu jest cały czas gotowy na wpierdol. O kurde, ale ja też jestem przy okazji, tak jakbym po prostu zapomniał o życiu po życiu. Co? Dawaj, bigo. Dobra, kurde, tylko nie... Oho, gościu się wkurzył, ale mam to gdzieś. O kurde, no chyba, że jednak nie. Ja pierdziele, zaraz mnie zabije. To nie jest dobre. O mój Boże, to nie jest też dobre, że ja tutaj se stoję. Ale i tak spróbuję, okej? Okay? Dobra, zarąbiście. Dobra, bigo, po prostu go bij. Dobra, nie da się. Okej, okay, spoko. O, podpaliłeś się, debilu. No to dobrze, czas, żebyś kurde zginął. Co ty kurde frajerze, czemu jeszcze zipiesz? Ej, serio, czemu gość jeszcze zipie? Co kurwa? Zabije mnie zaraz, kurde, gość nie ma HP. Nareszcie, gisz, ma to. Ja jebę, gość mnie prawie zabił. Dawaj kurde, zbierz łup od razu, zbierz jego życie do takiej specjalnej buteleczki, gdzie się trzyma dusze wybrakowanych frajerów. Zabiłem Agara, ale gość nie miał HP, a mimo wszystko powiem, że zabił, nie? Ach, ale przynajmniej ukończyłem miejscówkę. Super! A teraz trzeba porobić inne rzeczy, to znaczy przeżyć. Mhm. A po drugie, wszystko porozwalać, żeby móc tą miejscówkę przejąć. Stary, przed chwilą się napiłeś, co ty bredzisz? Otwórz kopniakiem, dawaj. Myślałem, że tutaj nic nie ma, tu jest przejście. A kto tam sobie śpi? Ha? Jego dziewczyna pewnie. No cóż, koleżanko, wiem, że jesteś martwa, ale jak się dowiesz, że twój kochaś nie żyje, to będziesz jeszcze bardziej, nie? Co my tu mamy? Skarb! Złom! A jednak, życie się do mnie uśmiecha. A to jest strzępek historii? Jakieś dziecko. Z przykrością stwierdzam, że rajdowcem to on nie będzie. O ile nie wymaga to zabicia wszystkich przypadkowych przechodniów, Doni. O, aha, przejąłem to. Okej, okay, ale jeszcze nie rozwaliłem zbiorników. Nie, nie było tu żadnych zbiorników, dobra. Proszę państwa, gramy w Assassin's Creed Origins. Ja jestem Bajek. Trochę dawno nie byłem na słońcu, więc moja skóra się zmieniła. Ale tak czy siak, badamy sprawę zaginionego faraona Sedesa, który gdzieś tutaj ma swój, jak to się mówi, spoczynek. Strzępek historii, obróć. Jakiś gościu, który sobie siedzi i patrzy się w nicość. Kiedy śnieg i lód roztopiły się podczas wielkiej odwilży, wody było w bród. Kilka miesięcy później nie było jej wcale. Teraz to najbardziej deficytowy towar. No, patrzysz w górę, że wszędzie jest piasek. Then it was gone. I'm glad in oil now. Yo. A proszę bardzo, tak wygląda posąg. No jak nic to jest Mojżesz, nie? A ja tutaj jestem, proszę bardzo, jaki maluszek. Jakbym to mógł wziąć, to by było. A gościu zniknął. Uciekł. Z podkulonym ogonem. Tak się zjeżdża na lince. O, mogę sobie pomalować samochód na inny kolor. Kurde, dobra, możemy chwilę sobie pojeździć w ten sposób. Zainstaluj, cyk. Dzięki za malowanie. Po prostu malowanie dostaje jak rozwalę tego, Ogara. Pokonaj Ogara, Dupo Lopez. No tak pisze, D-O-O, no to Dupo. Dupoles, nie Lopez. Dupoles. Pokonaj Pętlaka.
Jak to w ogóle wygląda? To wygląda tak, dobra. Wygląda tak. O, to jest ciekawe malowanie, takie czerwone. To jest detonator. I jeżeli nie zdążysz na czas się załatwić, jest nagle detonacja, nie? Nie polecam. Kwiczą. O. Co to jest? Zebra? Jedziemy do twierdzy Krwistobrodego. Tak nas prowadzi misja. Mam ogólnie pomóc tam temu Jetowi. Więc jak będę gdzieś blisko, to podjadę. I sprawdzę te ciała, które mam obadać, dzięki czemu coś tam ogarnę, już nie pamiętam, o co chodzi. Jestem bardzo ogarnięty w fabule, dokładnie wszystko wiem, co się dzieje na pewno. Mimo że to nie jest fabuła, tylko bardziej coś pobocznego, ale nieważne. Co? Psycho... Kadze? O kurde! Porąbało cię? Alright, tutaj. A kurde, nie o to mi chodziło. Miałem wjechać i się odbić. Odbić się od dna miałem. Ale oczywiście nie pykło. Jest jeszcze gościu w środku? Oczywiście, że jest w środku gościu. Nie uciekniecie mi, chociaż kurde, ten konwój jednak musi gdzieś dojechać. Wracaj tu! Jeszcze stała nie skończyłem! Maciek, chodź tutaj. Ty pierwszy idziesz. Dam radę cię jakoś tutaj dostać? Czemu skręcasz, stary? Kurde, kręcę tą cholerną kierownicą w prawo, a on se kurde jedzie jak gdyby nigdy nic. No może drzwi przynajmniej, dam radę, nie? Nie? W ogóle nawet drzwi nie mogę wyciągnąć. A, czyli gość jest pancerny i wytrzymały i w ogóle niezniszczalny. To pięknie. Mój samochód ogólnie jest w kiepskim stanie, bardzo kiepskim. O, dobranoc, Wajzo. No, bardzo fajnie, tylko że nie mogę w nic wycelować, nie? W drzwi wyceluj, no celuj w drzwi. O, dziękuję bardzo. Dobra, raz, drzwi wyrwane, to teraz trzeba poczekać, aż ten gościu... Aha, aż ten gościu mnie rozwali, nie? Poczekaj. O, dawaj. Uuu, dobranoc. O Boże, ten jeszcze nie naprawił tego. No to lipa. Nie dogoni ich. 7 sztuk złomu. Co ja z tym zrobię? A przepraszam bardzo, jedna sztuka więcej. Stary, musisz się pospieszyć z tym prawo. Gdzie ja w ogóle mam jechać? Tutaj, no to jedziemy. Pyk. We're in God Cash Country. Watch your back, Saint. He's ruthless. Same as Cheat, but older and meaner. He camps in a hawk laid out in the Great White. His clan were water people. Pirates. Slavers. They say he foretells the rising of the seas again. What can he offer me? Heavy plates of steel armor. Grill. Other life-saving defenses are his speciality. At a hefty cost, of course. That's all he's doing. Wyciągnę? Dawaj! Nie mogę. Wyciągnij, chyba że wyjdę spróbować w inną stronę, na przykład teraz. Wow, tutaj naprawdę trzeba mocy. Dawaj. O, udało się! To jest ta nagroda z tego wraku? Jaja se ktoś robi ze mnie? Po 7 sztuk złomu zbieram? Ktoś se kurde ze mnie kpi teraz. Co to za gówno miało być? To się ma opłacać? Bo chyba nie. Ulepszyłem zbieranie złomu, a tu bęk. Po 7 sztuk zbieram. To jest chyba jaja robi. There it is ahead. God gosh, it's gone. It's another shipwreck. No, don't be fooled. Where we see a wreck, his people see an ark. That'll save them for when the water returns. They protect what's theirs. Tooth and nail. No. To czas zapukać i przekonać się faktycznie, kto tu rządzi. Oczywiście, że ja. Nie, od początku tak uważam i tak też jest. Przynajmniej nie ma mostu. Czy może się urwać? Only a time to kill them. It is. It's the little count of the carburetor. Oh, who could forget that whimpering and the devious suckling face? Oh, dead a dozen times if you do, boy. We've come to deal. Nothing else. I got cash. Don't pitch me, little man. Before I make a blood sport of your driver here. Oh, me, no ordinary driver. This one, oh, he was sent to me by the angel combustion herself. Angel?
We parley with the water gods here. We desire to make way to the dead baron. My sanctum. My sanctum is destroyed. It's burned. Everything I have is gone. Gone. I have nothing left. Please. This car needs healing. She does. And strengthening. Yes. And if you let us stay here and rebuild, then I offer to you these. The hands of a Blackfinger. Yes. You'll have one chance for me. Oh, thanks. Thanks, B. Yes. Keep your hands where I can see them. Keep the deviant Blackfinger leashed. Don't need any of his perversions on my ship. Twierdza Krwistobrodego. Dziwnie się stać inna gra, Boże, kamera podczas cutscenek. No nie wiem, dziwne to jest, ale cóż, a to wbijamy. Co tam? Wow, a co tu się dzieje? Ekipa złomiarzy. Zbierz ekipę, która będzie gromadzić dla ciebie złom, gdy gra jest wyłączona. Wow, wymagane połączenie z siecią? Okej. Okay. Dobra, dawaj, bo ciemno jest. Pogasły wszystkie... Ta ściana się nie przewróci, nie musisz jej podpierać. No okej, okay, jak lubisz. Weź drut spawalniczy. No to bierz. Dawaj druta. Skorzystaj z warsztatu i zainstaluj wszystkie modyfikacje do waleta. Tak, pręty dla maluchów. Mam 100. Obrona, i to mi jest potrzebne. Zmniejszenie uszkodzeń otrzymywanych od pojazdów, elementów środowiska i eksplozji o 5%. Wow! To naprawdę dużo daje, nie? Ale dobra, instaluj. Boom. Trochę mi spada przyspieszenie i tak dalej, no ale cóż poradzić, no? Chcę być troszeczkę odporny na to wszystko. Wymagane może być użycie słabszej części niż ta, którą już zainstalowano, ale ja nie ogarniam czemu. Ale dobra, mam silnik. O mój Boże, zainstalowałem... A nie, chwila. Aj, gro, dlaczego mi to robisz? Ale Archanioł zbudowany. I teraz, jak wyjdę, mi się zaktualizuje zadanie i będę mógł wrócić do tego, co było wcześniej. Misja fabularna ukończona. Klasyka pustkowi. Chum Bucket nazywa go waletem, a dla mnie stanowi on kolejny krok ku pojazdowi, którego potrzebuję. Celem nadal jest Czarne Miasto, ale jeszcze nie jesteśmy gotowi, oczywiście. Jak zawsze. Magnum opus, consecrated corpus of the angel combustion. Your guise is now that of the jack. Complete, radiant, deadly, and ready for anything. It won't be complete until we get the V8 from Gastown. Indeed. Indeed, yeah. And maybe not even then. Aby jednak starczyło, nie? No i chyba to tyle. Nie mam już nic więcej, co mógłbym tutaj sobie wziąć. Może jakieś zawieszenie lepsze? Prowadzenie? Zwiększenie wysokości zawieszenia i ochrony podwozia. A, dawaj, ulepszę to. Cyk. Zwiększenie prowadzenia niczego mi nie ujmuje, więc tylko się cieszyć. Dopalacz. Dodatkowy dopalacz, ale 500 kosztuje. Felgi. Aha, że mogę przycierać przeciwników tak, że się wypierdzielą na głupi rej. Okej, jasne. Zainstalowałbym sobie jakieś malowanie takie. Wzory pseudo. Okej, gówno widać, ale na górze jest coś takiego, jakaś piłka? Nie wiem, kometa jakaś? Albo to jest ta czaszka, tak? Nie, to nie jest czaszka na samej górze, tam na dachu. No dobra, co tu jeszcze mamy? Klucze? Nie, no to raczej jakby był samochód tego. Chum Bucketa, to wtedy miałoby to sens. Coś czacha wszędzie. Czy powiem szczerze, jakoś tak to średnio wygląda. Liczyłem, że będzie bardziej widoczne to. No ale niestety, ja bym może zmienił malowanie, byłoby lepiej. Jakieś oczy porąbane, słońce. Co, ja jestem hippisem? What the fuck? Jakiś koniczyna z kluczami, tak? A to są szczelby. O, a dawaj. O, kolor! Ale czy będę mógł zmienić kolor, jak będę chciał później? No, ma niby żółty i widać to. Chociaż może dać jakiś biały czy coś? O, żeby jeszcze bardziej było widać. No i teraz to jest to. No i teraz to mi pasuje.
Strasznie irytuje mnie to takie rozmycie, które tutaj jest. Ta gra jest na ultra detalach, nie? Misje fabularne. Kolejna misja fabularna jest zablokowana. Porozmawiaj ze zlecającym misję, żeby zobaczyć wymagania, które musisz spełnić, by kontynuować fabułę. Pewnie tam było napisane. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ja jeszcze nie skończyłem ogólnie misji robić dla Jetta. Please! 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 The child. It's the burning sickness. Ben, give it to me, quickly. Come on! Just let me heal her pain, please. Don't mess around with that stuff. Don't touch the merchandise! Myślę, że specjalnie upuścił to. Zobaczmy, mamy jakiś strzępek historii. Jaki fajny motor. Fajnie by było, gdyby też tutaj motory były dostępne do jazdy, ale niestety tak nie jest. Chyba, że dalej w fabule, tym może zdobędę jakiś motor. Czy ja wiem, łatwy do przewrócenia. On niby szybszy, ale czy taki dobry? Byłby to środek transportu, nie wiem. Co to jest do diabła? To jest diabeł. Prędkości. Oczywiście. Tam jest złom, ale się świeci jak psu jajca. Nie pytaj ta, skąd wiem. Znowu zbrojownia. Zbuduj warsztat umożliwiający darmowe uzupełnienie pasa amunicyjnego. Z prochu w proch. Tak, muszę ogarnąć tę misję dla Jetta. Mi się wydaje, że jak odblokuję te wszystkie opcje dla... te przepisy dla... jednej twierdzy, to we wszystkich innych twierdzach już to będę miał, jak tu widzę. Tu jest też ekipa rozpoznawcza, tam też chyba to samo było. No dobra, rozpocznij misję. Lecimy. Misja zablokowana. Aha, Max musi udowodnić swoją wartość, by zdobyć zaufanie Krwistobrodego. Rozbierz obóz na terytorium Krwistobrodego. Rozbierz? Okej. Okay. Uzyskaj rangę legendy Jaszczura. No dobra. Still got a lot to prove, boy. Nie muszę ci nic udowadniać, frajerze. Domontuj se nogę, to pogadamy. I mamy ostatni złom. Miejsce splądrowane. W 100%. Ja mam temu miejscu pomagać, tej twierdzy, a ją splądrowałem. Tak samo jak poprzednią. Hej! Wsiuuu! Powiem szczerze, że nigdy mi się to nie znudzi. Jakiś statek. Zbliżają się wrogowie. No to się ukryj. Stary, co mam cię prowadzić za rączkę? Co ty sobie wyobrażasz? Cyk. O, złom. Myślałem, że przeciwnicy, że to będzie jakaś... Ojejku... Chyba nie udało im się... No cóż... Tak bywa... Życie... jest... porąbane. Nie wysmakowany, tylko wymaksowany. Bo wiadomo, że... ja jestem Max, okej. Okay. Niszczyć! Ciekawa! Oh, look! That smoke! Must be what Jay talked about. Powiem szczerze, nie zwracam uwagi na te misje poboczne. Może powinien? This was a slaughter. These roadkill are cut to pieces. No dobra, zobaczmy. Przytrzymaj oznacz teren. A! O kurde! Oznaczyłem teren? Chyba tak. Nie sądziłem, że będzie to aż takie emocjonujące. Może być. Dawaj, na 100% robię teren. A jak? Wyjeżdżam moim śmigaczem 3000 i tyle mnie widzieli. Dobra, gdzie jest następne miejsce? A to jest ta rampa. Rampam pam pam. No, podjechałbym sobie do balonu i oznaczyłbym mi... albo w sumie na razie nie. Może gdzieś później. Co to tyle kamieni jest? Specjalnie, żeby sobie niszczyć samochód? Co to ma być? Kto to poustawiał? Nie mam wody niestety. Boom! Dwóch naraz? Holy moly! No, dawaj jeszcze raz. One more time. Jeszcze raz. Może się kiedyś nauczysz. Chyba raczej nie.
właśnie. There, Saint! Another pillar of smoke! Nie gadaj. Jestem w kompletnym szoku. Nie spodziewałem się, że znowu będzie dym. O! A, lecimy. Ile tutaj jest? O kurde, okej, dosyć sporo. No dobra. Boom! Ale liczyłem, że troszeczkę więcej ich uda mi się załatwić. Ale cóż, jak to się mówi, myliłem się i tyle w sumie. O! A bije się od razu i nie ma czas kurde na spanie, tylko na zarąbywanie. Boom! Dawaj! O! Oh yeah! Idealna walka. Nie chcę nic mówić. Ja ogarnąłem sobie ten cały boost, nie? Do ulepszenia, żeby więcej znajdować tego złomu. Ja poszukuję przeciwników i dostaję 4 sztuki złomu. Serio? Dawaj, strzelaj. Coś mi wybuchnie obok mnie? Znowu? Nie. Aaa. Ja się zawiodłem. Ja chcę więcej wybuchów. O, a propos. Dziękuję bardzo. Dzicy boomerzy mają ładunki wybuchowe? Kurde, uciekaj! Uciekaj! O! What the fuck? Co tu się odpierdziela? Chyba sobie żartujesz. Wybuchowi są tutaj? Co to jest Denglight? To tam jeszcze miało to sens, bo to wybuchowe... O kurde, zombiaki. Dawaj, rozwalaj. Boom. Nazwa ci ta tarcza, jak nie umiesz z niej korzystać, co? Pytam się. A? O kurde, to był zły pomysł. To był bardzo zły pomysł. A, wiesz co, nawet nie będę marnował na ciebie. No dawaj. O! I zarąbiście. Boom. O ty kurde, łajzy. Nie skończyłem jeszcze z tobą. Dawaj. Boom. Ale że wybuchowe są tutaj też dziady, to ja nie wiem. Przyjechałem tutaj na chwilę, ponieważ tutaj jest gdzieś woda. Najgorsze jest to, że tu jest blokada, której nie mogę rozwalić normalnie wjeżdżając w nią. Więc nie wiem, jak stąd wyjadę. Aha, okej. Nie pij więcej. Dobra, niech będzie, że pomogę. Nie mam zbyt dużo wody, ale niech będzie. Pij. To jest Coca-Cola. Będzie ci lepiej. Na sprawę, 5 zł. A mój boss? Nie. Nie, po prostu kurenie. I tak to jest, jak jesteś dobry, nie? Najgorsze jest to, że oni są z każdej strony po prostu ogarnięci i ja nie wiem, jak mam ich załatwić. Nie mam pojęcia, nie mogę nic im oderwać. Przecież celuję tym dziadem, harpunem i nic nie mogę z tym zrobić. Nie są po prostu niezniszczalni. Mogę napierdzielać w nich, nie? Ale jakby mają zielony pasek, co to oznacza, że co? O Boże, kocham walkę w tej grze. O ile nie dostanę w pierdzielu, nie? To jest zarąbiście. Klikam Y, ale oczywiście robiłem wykończenie. I niestety nie udało mi się ochronić przed atakiem. Cyk, ale teraz mi się udało. Dlatego ty musisz zginąć, kolego. Niestety. Tak jest, tak piszę w scenariuszu, okej? Okay? Musisz się z tym pogodzić, dobranoc. Namadę, o! Dawaj! Cześć, jak tam? Dawaj, spokojnie. Odsuwaj się! O, dawaj, cyk. Boom. Ciu! Wracaj do mnie. Dawaj, boom. A do przodu! Dawaj! Koniec. Sam je jeszcze strzela, skąd? Porąbało cię gro? Jaja co robisz? Ale gdzieś tu jeszcze widziałem jedno. Chyba, że... O, jest. Jak to rozwalić? Co to się odpierdziela? Jedź. Póki jeszcze mój samochód jest sprawny. Tak jak ja, co? To jest wyłączone, czy to nie jest wyłączone? Nie wiem, jak mam to interpretować. Nie strzela do mnie. Ale i tak musi zginąć, no niestety. A gdzie jest? Ruletką, co? A nie nowelą? Chyba nie. Po co to w ogóle robię? Przecież ja mam jechać kompletnie w inne miejsce. I znowu wrócił dźwięk i znowu zniknął dźwięk. Dobra, dziwna sprawa. Pojedziemy w tamto miejsce w następnym odcinku?
i przy okazji zemścimy się na tym miejscu, które banguje mi dźwięk. Także do następnego, no i siema.